Moimi Państwa porannym gościem jest Aleksandra Szubryt z Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. On dzisiaj rozpoczyna się w naszym mieście, a hasłem tegorocznej edycji jest elastyczność bez granic. Co to oznacza? Oznacza to, że próbujemy poruszać tematykę, która jest w ramach tego Tygodnia Przedsiębiorczości tak, żeby sprostać wyzwaniom, które aktualnie są na świecie, czyli pandemia, która mamy nadzieję za parę chwil się skończy, inflacja. Te wszystkie tematy, które będziemy poruszać w ramach tegorocznego Tygodnia Przedsiębiorczości właśnie będą dotykać między innymi, rozwijać ten temat elastyczności bez granic. A do kogo jest skierowane to wydarzenie? Do tych osób, które już są przedsiębiorcami, czy do tych, które właśnie chcą pierwsze kroki dopiero stawiać w tym świecie biznesu? To jest bardzo szeroka grupa, którą zaprosiliśmy do Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Z jednej strony są to warsztaty i spotkania dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją działalność, które szukają pomocy i tych pierwszych kroków, jak rozpocząć i jak działać, rozwijać swój pomysł biznesowy, ale też są warsztaty dla osób, które już prowadzą swoją działalność i albo chcą ją rozpromować na przykład w internecie, czy wśród swoich klientów rozwijać ten pomysł, lub osób, które na przykład chcą się przebranżowić lub znaleźć jakiś inny sposób dotarcia do swoich klientów, ale również dla osób, które na przykład rozwijają już na tyle swój biznes, że chcą zrekrutować specjalistów, żeby rozwijać dany pomysł. To co w takim razie znajduje się w programie? Jakie spotkanie, jakie warsztaty? Bo wiem, że to nie tylko spotkania i prelekcje, ale także warsztaty. Rozpocznijmy może od warsztatów. To na przykład są właśnie warsztaty 10 kroków do rozpoczęcia swojej działalności gospodarczej. Czyli osoba, która już ma bardzo ogromne doświadczenie w prowadzeniu swoich biznesów, nie jednego, ale w różnych 10 biznesów w różnych dziedzinach, podpowie jak, na co zwrócić uwagę, jak kierować swoje finanse, kogo zatrudniać, jakich specjalistów do prowadzenia tego biznesu. Ale też na przykład pomożemy reklamować dane usługi w internecie. Tutaj pomoże kolega specjalizujący się w promocji działań swoich w Facebooku czy w Google'ach. Do tego na przykład są też warsztaty autoprezentacji, zobaczenia jakim jest się liderem. Tutaj będziemy badać osobowość lidera i to w jaki sposób powinien zarządzać swoją grupą, jakim jest człowiekiem do prowadzenia danego zespołu. Oprócz tego też mamy takie warsztaty dotyczące na przykład to już jest bardziej dla osób, które interesują się przedsiębiorczością taką związaną z cyberbezpieczeństwem, w jaki sposób zabezpieczać swoje firmy, ale też bardzo ciekawym wykładem, który rozpoczynamy Tydzień Przedsiębiorczości jest historia pieniądza i tego, jak sprawdzić, czy pieniądze, które mamy gdzieś schowane, są prawdziwe. Tutaj specjaliści z Narodowego Banku Polskiego, oddziału opolskiego opowiedzą, jak w jaki sposób sprawdzać te pieniądze. Zaprosiliśmy do współpracy Krajową Administrację Skarbową, żeby opowiedziała, w jaki sposób prowadzi swoją działalność gospodarczą, jeżeli chodzi o finanse i jaki profil działalności wybrać. Myślę, że to jest najlepsze źródło takiej informacji. Zaprosiliśmy też do współpracy firmę rekruterską, która poprowadzi warsztaty 10 sposobów, jak znaleźć swoją pracę marzeń. To jest warsztat skierowany dla osób, które poszukują pracy. Dlatego też te warsztaty czy spotkania w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są nie tylko dla osób, które rozpoczynają działalność, ale też na przykład poszukują tej pracy takiej właśnie swoich marzeń. Zapraszamy również na spotkania, które pokazują biznes po godzinach. Dzisiaj wieczór, po południu spotykamy się z panem, który opowie, w jaki sposób powinien się ubierać elegancki mężczyzna. Od ubrania takiego codziennego poprzez elegancki wieczorowy. To wszystko będzie przy akompaniamencie lampki wina od naszych opolskich winiarzy, więc serdecznie na to zapraszam. W środę po południu zapraszamy do Galerii Biały Kruk. To jest miejsce, w którym swoje rękodzieło prezentują podopieczni Fundacji Dom. To już jest nasza taka tradycja, że w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zawsze zapraszamy do środka jakiegoś przedsiębiorstwa, żeby zobaczyć, jak ono funkcjonuje. I w tym roku właśnie zaprosiliśmy do Galerii Biały Kruk. Oprócz tego, jak osoby prowadzące to warsztat opowiedzą, czym się zajmują tak naprawdę, będzie można sprawdzić swoje umiejętności w makramie.
więc serdecznie zapraszam. Natomiast w czwartek zapraszam na już nasz format Startup Mixer. W tym roku gościem specjalnym będzie pan Drosik z zakładu Nutricja. Myślę, że to jest specjalista, którego nie trzeba przedstawiać. A w piątek, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, kończymy Pechakcho. To jest forma storytellingu pochodząca z Tokio. Tutaj zapraszam, będzie 11 gości z różnych branży, którzy opowiedzą, czym się tak naprawdę zajmują popołudniami, poza godzinami pracy. Myślę, że to jest bardzo ciekawe spotkanie. A jak wygląda co roku dobór prelegentów i tematów? Czy to jest tak, że bazujecie na doświadczeniach wcześniejszych? No bo teraz już mamy piątą edycję wydarzenia. Tak. Bardzo często dobierając tematy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości patrzymy, jakie jest hasło. Bo Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to jest wydarzenie globalne i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest to wydarzenie globalne. Odbywa się w całym świecie w tym samym terminie. I część tematów dobieramy do hasła, które jest tegoroczne, ale też przez cały rok działalności parku widzimy, jakie jest zapotrzebowanie w osób, które występują, zwracamy uwagę, jakie są nowości na rynku i próbujemy właśnie zapraszać specjalistów z danego tematu, żeby przybliżyć dane zagadnienie. Czy obowiązują jakieś zapisy, czy na te wydarzenia po prostu można przyjść, wejść do sali i słuchać? Obowiązują zapisy, wszelkie informacje dotyczące warsztatów można znaleźć na stronie stp.pnt.pl albo na Facebooku Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. A o której startuje dzisiaj ten Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszym mieście? Już o 9:00 wykładem dotyczącym historii pieniądza. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę, a moim i Państwa gościem była Aleksandra Szubryc z Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Dziękujemy, do widzenia.